Trivita, Centrum Nowoczesnej Rehabilitacji i Opieki. www.trivita.pl. Z miłości do życia. Kompletnie pijany przewodnik górski prowadził wycieczkę na Klimczok w Beskidach. To, jak przewodnik pije alkohol, zauważyły dzieci i poinformowały o tym swoją opiekunkę. Na miejsce wezwano Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które pijanego 54-latka przekazało policji. Badanie alkomatem wskazało, że mężczyzna ma ponad 2 promile alkoholu we krwi. Przypadki tego typu nie są codziennością. To tak jest, można zaliczyć do sporadycznych. No, przykra sytuacja, generalnie duża nieodpowiedzialność tej osoby, bo będąc wynajętym do pracy jako przewodnik górski prowadzący młodzież, no to trzeba być absolutnie trzeźwym w górach w ogóle. Ja sobie nie wyobrażam innej sytuacji. Teraz mężczyzna odpowie za wykroczenie, czyli wykonywanie pracy pod wpływem alkoholu.